Cześć, dzisiaj jestem w Gdyni i przyjechałem tutaj, żeby oprowadzić Was po fantastycznym naukowym miejscu, które kryje w sobie mnóstwo niespodzianek, ale o nich opowie Wam ekipa ze środka. Chodźcie razem ze mną. Bo widzę za nami jakieś przestrzenie, jest hałas kreatywny, dzieciaki biegają, widzę dorosłych. Co to jest? Co dużo mówisz? No, tak wygląda nasze życie na co dzień. Jesteśmy w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, na których tuż za nami znajduje się około 200 interaktywnych, bardzo kreatywnych wystaw, na których od najmłodszych po nawet dorosłą młodzież i osoby dorosłe można bardzo pożytecznie spędzić czas. Ale eksperyment to przede wszystkim ludzie. No. W naszym zespole jest grono ludzi, fachowców, którzy się specjalizują w biologii, w chemii, w fizyce, ale też w naukach społecznych. I to oni tworzą przestrzeń do interaktywnego spędzania czasu. Czyli przyjeżdżając do nas otrzymujesz w pakiecie świetne spędzenie czasu, ale również całą bazę, która idzie za tym. Ale przyjeżdżając do nas, to znaczy tak, mogę wziąć moją trójkę synów i wpaść do Was jako rodzic? Możesz wpaść jako rodzic, możesz przyjść do nas sam. Mamy ofertę też dla osób dorosłych, indywidualnych. Nauczyciel mogę przyjechać? A jako nauczyciel jak najbardziej. Tam możesz nawet przygotować sobie porządny content pod to, jak spędzić tutaj czas z klasą. Odwiedzić nas, przygotować sobie podłoże i realizować swoje lekcje na naszych wystawach, ale i na naszych zapleczach. Prawda jest taka, żeby pokazać Wam, jaką frajdę sprawia odkrywanie nauki w takim miejscu jak Centrum Nauki Eksperyment, poprosiłem moich asystentów, czyli Macieja i Magdę, po to, żeby nas razem oprowadzili po całej tej przestrzeni. Podusimy guziki, pouczymy się, porozmawiamy z animatorami. Zobaczcie, co tutaj można robić. Chodźcie na spacer po Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Właśnie znajdujemy się na wystawie Centrum Nauki Eksperyment. Mamy tutaj podzielonych 5 sekcji. Aktualnie za mną znajduje się sekcja związana z hydroświatem, czyli dziedzinami nauk o wodzie. Możemy tutaj na przykład poznać, jak działa elektrownia szczytowo-pompowa, ale również w jaki sposób należy poprawnie gasić pożar. Obok tuż znajdują się niewidoczne siły. Tutaj akurat jest pewna gratka dla fascynatów dziedzin nauk związanych z fizyką oraz z matematyką. Możemy zobaczyć, jak działają linie wysokiego napięcia. Możemy też spróbować podnieść samochód. Nie tylko dla siłaczy to jest praca, ale również przekonać się, jak powinna wyglądać idealna fala stojąca. Dodatkowo na pewno też znajdzie się coś dla osób, które fascynują się biologią. Mamy całą wystawę poświęconą akcji Człowiek, gdzie można zobaczyć fantom razem z organami, które znajdują się w każdym z nas zresztą, ale również położyć się na łożu fakira. Tuż obok coś dla tych, którzy bardzo fascynują się środowiskiem, mianowicie można spróbować odnaleźć zwierzęta, zobaczyć, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą nietoperze, ale również zobaczyć naszą wersję największego pająka na świecie, czyli ptasinka Goliata. Na samym końcu, zwieńczeniem naszej wystaw, jest wystawa poświęcona zdrowiu, czyli tak naprawdę to, co akurat każdego z nas dotyczy, to, czego powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. A teraz zapraszam w przestrzeń, gdzie dzieje się chemia. Mamy bardzo silne. Ma minus 190 stopni, to jest bardzo dobrze. Zobaczcie, co się dzieje. Spokojnie, możecie się paru pobawić, zobaczcie. No. I woda. Obecnie jesteśmy w przestrzeni, w sali biologiczno-chemicznej, gdzie odbywają się zajęcia z chemii, biologii, ale też edukacji ekologicznej. W innych naszych przestrzeniach mamy salę do edukacji STEM, czy też przestrzeń dla najmłodszych edukacji wczesnoszkolnej, gdzie również prowadzimy wszystkie zajęcia zgodne z podstawą programową, ale pełne eksperymentów.
I właśnie dzisiaj Olgierd zaprasza nas na meteoprzygodę. Olgierd, czy opowiesz nam coś więcej? Nasze warsztaty pod nazwą Meteoprzygoda charakteryzuje się taką formą escape roomową, w której będą rozwiązywali zagadki, ale jeszcze wcześniej pokazujemy różnego rodzaju doświadczenia. Czyli na przykład w jaki sposób powstaje chmura, w jaki sposób mierzymy temperaturę, wilgotność, czy na przykład ciśnienie, różnego rodzaju zagadnienia, jeśli chodzi o przystany skupienia. No i oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, rozwiązywanie zagadek, do których będzie niezbędna wiedza z meteorologii. Jednym z wielu naszych działań, które obecnie prowadzimy, jest program Akademia Edukatora Klimatu, podczas której uświadamiamy młodych uczniów na temat zmian klimatu. Ale jak? Robimy to hybrydowo przede wszystkim. Klasa może przyjść z nauczycielem do nas na zajęcia stacjonarne, a później temat kontynuujemy podczas lekcji online. Oczywiście wychodząc naprzeciw potrzebom, które zaistniały w wyniku zmian zachodzących w edukacji, wdrożyliśmy również szereg lekcji online, które nawet ktoś z odległych części Polski może zgłosić się do nas i wziąć udział w takiej lekcji online z eksperymentem. Jedną z metod edukacyjnych, którą stosujemy na niektórych naszych zajęciach, jest metoda escape roomu. I naszym hitem są zajęcia, które cieszą się już powodzeniem w naszej ofercie od kilku lat. A są to? Kryptonim Eksperyment. Podczas tych zajęć, to są oczywiście zajęcia takie typowo specjalnie STEM, gdzie potrzebna jest przede wszystkim znajomość troszeczkę geografii, troszeczkę matematyki, ale również myślenia logicznego. Nasi bohaterowie wcielają się w postać superbohaterów, których zadaniem będzie zdanie egzaminu właśnie na pełnoprawnego agenta służb. Tajnych służb. Agenta tajnych służb, dokładnie, podczas których będzie musiał wykonywać przeróżne zagadki. Zajęcia te oczywiście oprócz tego, że są w formie escape roomu, cechują się również naszym własnym dobytkiem. To znaczy wiele elementów, które wykorzystujemy podczas tych zajęć, tworzyliśmy na zapleczach własnoręcznie. Takim przykładem na przykład jest Symmetry Box, który służy właśnie do tego, żeby rozwiązać odpowiednią zagadkę, która będzie potrzebna do tego, żeby odnaleźć prawidłowe rozwiązanie do naszej kłódki. Tak jak zresztą też można zobaczyć, bardzo wiele elementów składa się na te zajęcia i nasi uczniowie muszą samodzielnie rozpoznać, który element prowadzi do której zagadki. No i oczywiście zwieńczenie naszych zajęć, mianowicie tajemnicza skrzynka, w której znajduje się pewna niespodzianka. No i kończy się mój czas odwiedzin w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, niestety, ale na zakończenie Liliana ma do Was coś do powiedzenia. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas tutaj z nami w Gdyni i zechcecie nas odwiedzić. A zapraszamy na zajęcia edukacyjne, wystawy, warsztaty rodzinne, każdy znajdzie coś dla siebie. A przede wszystkim zachęcamy Was, abyście przyjechali i poznali nas, zespół eksperymentu tutaj w akcji. Totalnie. Polecam. Musicie tutaj zobaczyć i przyjechać sami, jak działa nauka w praktyce. Do zobaczenia z nimi, bo nie ze mną. Cześć!